Ja na początku chciałbym bardzo ciepło i bardzo serdecznie podziękować w imieniu pani Barbary Stasiak, ale i w imieniu wszystkich pracowników NIK-u za państwa obecność. Lista gości, która dzisiaj do nas dotarła, najlepiej świadczy o tym, co po sobie w naszych myślach, w naszej pamięci pozostawił Władysław Stasiak. Najwyższa Izba Kontroli jest takim miejscem wyjątkowym, w którym pracowało wiele osób, które na stałe zapisały się w historii Polski. Wystarczy spojrzeć tylko na dwie osoby, dwóch prezesów Najwyższej Izby Kontroli po roku 1989. Na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, twórcę ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Człowieka, któremu Izba zawdzięcza dzisiejszy swój kształt, dzisiejsze zasady pracy i funkcjonowania. Czy na świętej pamięci prezesa Waleriana Pańkę, współtwórcę polskiego samorządu terytorialnego, pierwszego prezesa po roku 1989. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy zwrócić uwagę na osobę Władysława Stasiaka, kontrolera, najpierw doradcę, później wicedyrektora, dyrektora Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli. Władysław Stasiak to absolwent pierwszego rocznika Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Wraz z innymi absolwentami KSAP-u tutaj do Izby, do NIK-u został zaproszony przez ówczesnego prezesa NIK-u, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i można powiedzieć, że w zasadzie formalnie pracował w naszej Izbie aż do samego końca, bo formalnie nigdy nie przestał być kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli. Formalnie nie przestał nigdy być kontrolerem, ale tak naprawdę nigdy nie przestał nim być wewnętrznie. Nigdy nie wstąpił do żadnej partii politycznej, wierny kontrolerowi, etosowi kontrolerskiemu. Kontynuował swą służbę publiczną w różnych miejscach w ramach udzielonego mu bezpłatnego urlopu w Najwyższej Izbie Kontroli. Zaczęło się to w roku 2002, kiedy został wiceprezydentem Warszawy. To wtedy o nim mawiali, co przypomniał pięknie film, szeryf. Szeryf, bo zajął się bezpieczeństwem miasta i faktycznie stolica wtedy stawała się bezpieczniejsza. Współpraca z policją, nadzorowana przecież przez ówczesnych ministrów z rządu SLD, ale współpraca z policją jako wiceprezydent u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Układała się harmonijnie. Władysław Stasiak był człowiekiem z wizją, z pomysłami, z energią, zaangażowanym w czynienie publicznego dobra, w zmienianie rzeczywistości, w unikanie niepotrzebnych konfliktów, które utrudniały załatwianie spraw, któremu było wyjątkowo bliskie. Jego interesowała zmiana rzeczywistości na lepsze. Zmiana otoczenia na bardziej przyjazne obywatelom. To wtedy właśnie warszawska policja, warszawska straż miejska zaczęła być widoczna na ulicach, a warszawiacy docenili to, że miasto staje się coraz bardziej bezpieczne. Ta współpraca między policją a strażą miejską, między władzami samorządowymi a funkcjonariuszami policji przynosiła wymierne efekty. Sukcesy w warszawskim magistracie sprawiły jego wkład w poprawę bezpieczeństwa stolicy, że w 2005 roku Władysław Stasiak najpierw zostaje wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, a w roku 2006 szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rok później to objęcie teki i funkcji ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W tym okresie to, o czym pamiętamy w sposób szczególny, a co przypomniał film, to modernizacja służb mundurowych. Pamiętając, jak trudną i ważną wartością w życiu publicznym jest poszukiwanie dobra ponad podziałami, nie można nie zauważyć, że ustawa, którą przygotował wtedy Władysław Stasiak,
ustawa modernizacyjna, przez niego pilotowana, przez niego, tak jak powiedziałem, przygotowana, była przyjęta w polskim parlamencie bez żadnego głosu sprzeciwu. Ustawa uczyniła policję, straż pożarną, straż graniczną służbami lepszymi, sprawniejszymi, lepiej wyposażonymi i z lepiej wynagradzonymi funkcjonariuszami. A to przyniosło radykalne zmiany. To przyniosło poprawę bezpieczeństwa Polek i Polaków i tego, że Polska stawała się krajem coraz bardziej przyjaznym obywatelom. Bo z punktu widzenia tej wartości nadrzędnej, jaką dla każdego obywatela jest bezpieczeństwo, wtedy zauważyliśmy to przyspieszenie dobrych zmian. W roku 2009 Władysław Stasiak zostaje szefem Kancelarii Prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I wielu urzędników, wiceministrów, ministrów, którzy w tamtym okresie mieli okazję z nim współpracować, pamięta ten sposób rozmowy, ten dialog, tą chęć wspólnego rozwiązywania problemów i znajdowania wyjścia z sytuacji przy każdym problemie, niezależnie czasami od emocji politycznych, które ten problem mógł budzić. Wtedy także miałem okazję współpracować z panem ministrem Stasiakiem i pamiętać to jego podchodzenie do spraw publicznych, to rozumienie dobra publicznego jako rzecz, która musi być wspólna dla wszystkich urzędników i funkcjonariuszy publicznych. Przychodzi dzień tragiczny, przychodzi dzień 10 kwietnia, 44-letni wtedy Władysław Stasiak, lecąc na pokładzie rządowego samolotu na uroczystości katyńskie razem z prezydentem Lechem Kaczyńskim, ginie w katastrofie pod Smoleńskiem. Zostawia żonę Barbarę, którą poznał, zakochał się w niej tutaj, w Najwyższej Izbie Kontroli. My niewiele wiedzieliśmy o jego życiu prywatnym. Był osobą, która w sposób szczególny pilnowała, że miejsce pracy jest miejscem wykonywania swoich obowiązków i służby na rzecz państwa, ale nie zapomnę, kiedy pierwszy raz w późnych godzinach wieczornych, czyli w takich, w których ćwiczył Władysław Stasiak, zszedłem na siłownię w NIK-u, z której korzysta wielu naszych pracowników i tam wśród zdjęć tych, którzy starali się dbać także o tą formę fizyczną, jedno z tych zdjęć najbardziej widocznych, zdjęć z różnymi wpisami, zdjęć, które obrazuje ciepło i wspomnienie tych, którzy mieli okazję go poznać, jest właśnie zdjęcie Władysława Stasiaka. My pamiętamy także o nim z innej strony. Pamiętamy o tym, jak zaczynał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w tej organizacji, która była wyjątkowym, formacyjnym miejscem dla wielu młodych ludzi, którzy nie zgadzali się z rzeczywistością, smutną rzeczywistością przełomu lat 80. i 90. Pamiętamy o tym, że był jednym z tych, którzy jako pierwsi zrozumieli, co to znaczy nowoczesne państwo, dobrze zarządzane, a to jego zrozumienie znalazło swój wyraz w tym, że rozpoczął w pierwszej grupie studia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Wielu z nas pamięta ten lata 90., początek lat 90. i ta chęć, która wśród nas była, żeby Polska była nowoczesnym, dobrze zarządzanym krajem. Później praca w NIK-u, później praca w samorządzie terytorialnym, w administracji rządowej, w Kancelarii Prezydenta. Można powiedzieć, że każdy z tych okresów, w każdym z tych okresów Władysław Stasiak odcisnął swoje piętno jako funkcjonariusz publiczny, który dobro państwa, dobro spraw publicznych zawsze stawiał na pierwszym miejscu. I dzisiaj, mając w pamięci cały życiorys Władysława Stasiaka, zaprosiliśmy państwa na wyjątkową uroczystość połączoną z uroczystym posiedzeniem Kolegium NIK-u. Dzisiejszym spotkaniem chcemy rozpocząć dobrą i sympatyczną tradycję, która będzie nam rokrocznie towarzyszyć. Tradycję związaną z wręczaniem nagrody, która ma przypominać postać i dorobek Władysława Stasiaka, a ma trafiać do ludzi z wizją, do ludzi, którzy ponad różnymi podziałami działają na rzecz dobra wspólnego, zmieniają rzeczywistość na lepszą, przyjaźniejszą, bardziej otwartą na potrzeby ludzi. Dzisiaj tacy pasjonaci są wśród nas, nie zawsze ich zauważamy. Ta nagroda jest taką szansą, że będziemy tych,
którzy dają to najpiękniejsze świadectwo, mogli pokazać innym. Jury z udziałem wdowy po świętej pamięci Władysławie Stasiaku, pani Barbary Stasiak, zdecydowało, że w tym roku przyzna pierwszą statuetkę w tym charakterystycznym ujęciu tej sylwetki, która przypomina sam początek filmu, jednego z bohaterów filmowych, który wkracza, żeby poprawiać rzeczywistość na lepszą, walczyć ze złem, w tej postawie jakże podobnej do tego, co po sobie zostawił Władysław Stasiak, jury zdecydowało, że przyzna pierwszą nagrodę i tu postawię kropkę, bo któż mógłby lepiej powiedzieć, kto jest laureatem pierwszej nagrody niż pani Barbara Stasiak. Szanowni Państwo, z radością ogłaszam, że pierwszym, wielce szlachetnym, laureatem nagrody imienia Władysława Stasiaka został ksiądz Jacek Wiosna Stryczak. Szanowny księże, szanowni państwo, przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a zarazem przyjemność przedstawienia państwu sylwetki księdza Jacka Stryczka. Większość z nas tu obecnych doskonale zna osobę i aktywność księdza Wiosny. Lecz pozwolę sobie w skrócie i z nieco innej niż zazwyczaj czynią to media perspektywy przypomnieć niektóre aspekty jego działalności. Uczeni zbadali, że ksiądz Jacek Stryczek lubi pomagać ludziom, żyje dla innych. Profesor James Rilling, wybitny neurobiolog, stwierdził, że kiedy zdrowi psychicznie ludzie pomagają innym, aktywowane są obszary mózgu związane z odczuwaniem przyjemności. I rzeczywiście, ksiądz Jacek czerpie wiele radości z pomagania innym i zaraża nią innych. W roku 2000 wraz z grupką zapaleńców zaczęli od obdarowania świątecznymi paczkami 30 rodzin. Obecnie to ponad 700 tysięcy darczyńców i prawie 10 tysięcy wolontariuszy. Wartość pomocy w złotówkach to ponad 41 milionów złotych, ale w losach ludzi bezcenna. Przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia pomoc dostało ponad 15 tysięcy rodzin. Ale to nie jest takie proste dawanie, rozdawanie. To nauka i przygotowanie do wielkiej zmiany w życiu każdej osoby, która z dziełem dzisiejszego laureata ma styczność. Bo ksiądz Jacek to człowiek w pomaganiu doświadczony i wymagający. To prawdziwy wielki budowniczy pomagania. Pomaga w sposób zorganizowany, tworzy przemyślany system, struktury, żeby nie uzależniać tych, którzy pomocy potrzebują, od doraźnego rozdawnictwa. Nie przyzwyczajać do upokorzenia, poczucia bezradności. Ta pomoc ma być nauką i bodźcem do zmiany myślenia, mentalności, skonstruowania swojego życia na nowo. To jest prawdziwe pomaganie, a prawdziwe pomaganie to nie tylko odruch serca, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Sam idzie w tym kierunku, organizuje pomaganie mądre i powiada: kocham ludzi bogatych, ale zaraz dodaje, że kocha ich tak bardzo, aby oni pokochali biednych. Określił kiedyś swoją działalność jako ewangeliczny pomysł miłości wzajemnej zamieniony na profesjonalną inicjatywę społeczną. Od lat organizuje mądrą i skuteczną pomoc, która ma być impulsem do kreowania nowego życia. Ale uczy też tych, którzy potrzebują pomocy, jak definiować swoje potrzeby, jak wyznaczać cele w życiu i jak zmieniać swoje życie ku przyszłości. 14 lat temu założył Stowarzyszenie Wiosna, które, jak zapowiedział, profesjonalnie łączy wszystkich wokół idei pomocy, pełni rolę swoistego pośrednika dobra pomiędzy biedniejszymi i bogatszymi, potrzebującymi pomocy i tymi, którzy mogą jej udzielić. Pobudza do działania ludzi biednych i angażuje społecznie osoby zamożniejsze. Najbardziej rozpowszechnioną i znaną formą takiego zaangażowania jest szlachetna paczka. Osoby potrzebujące pomocy dostają to, czego najbardziej potrzebują, bo wcześniej razem z nimi stworzono listę ich potrzeb. Osoby, które decydują się pomóc, muszą osobiście kupić produkty z listy, spakować i dostarczyć paczkę. Nieraz jest to naprawdę duży wysiłek. Moi znajomi, kompletując taką paczkę,
składali się w kilka rodzin. Poszukiwali między innymi lodówki, a innym razem maszyny do szycia. Celem takiej pomocy jest nie tylko dostarczenie konkretnych rzeczy. Jest nim przede wszystkim zmiana myślenia, mentalności, życia. To wielka wartość w działaniach zainicjowanych przez dzisiejszego laureata. Ksiądz Stryczek urodził się i wychował w Libiorzu. Tata był górnikiem. Ksiądz skończył wibroakustykę na AGH. Studiował też na Papieskiej Akademii Teologicznej. W roku 1993 został księdzem. W swoich kazaniach stawia wymagania: albo się rozwijasz, albo rozpadasz. Ksiądz Jacek, zapytany przez dziennikarkę: po co pomagać ludziom, proszę księdza? Odpowiada: bo to daje szczęście. Drodzy Państwo, jest dla mnie czymś zjawiskowym, że w tej wizji Polski Władysława Stasiaka odnalazłem się i bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jak rozumiem, za nim jest też takie dotknięcie tego, co dla mnie jest w jakimś sensie pierwsze i najważniejsze, czyli wizja naszego kraju, wizja Polski, jednej Polski. Proszę Państwa, może trochę filozofii. Wygląda na to, że istnieją dwie różne definicje jedności. Jedną nazwałbym taka jedność koalicji, czyli ludzie spotykają się dlatego, że każdy ma swoje interesy i jeżeli da się te swoje interesy załatwić w tym gronie, no to są razem. Tak czasami ludzie na wakacjach spędzają ze sobą czas, dopóki każdemu jest dobrze, to wszyscy są razem. Ale wystarczy, że komuś jednemu jest źle, to zaczyna mieć pretensje do wszystkich pozostałych i już taki układ się rozpada. Druga wizja jedności polega na tym, że jest jakaś sprawa, chodzi o coś więcej. I po drodze, kiedy dąży się do realizacji tego celu, nie ma powodu, żeby pytać się, czy mi jest dobrze, czy przekroczyłem swoją strefę komfortu, tylko chcę tam zmierzać. Wchodziłem kiedyś na Matterhorn z moimi dwoma kolegami. Mieliśmy mieć wejście letnie, a było zimowe. Mieliśmy iść jeden dzień, szliśmy trzy, nie mając śpiworów, jedzenia, picia. I zapewniam Państwa, że wisząc na tej ponad kilometrowej ścianie, nie mieliśmy doświadczenia komfortu. I pierwszego dnia, już właściwie w nocy, było pytanie: i co? W dół czy w górę? Gdybyśmy mieli jedność koalicji, układu, szukania korzyści, to byśmy zeszli. Proszę Państwa, ja właśnie w taką jedność naszego kraju wierzę i proszę nie mieć złudzeń. Szlachetna Paczka jest projektem dla całego kraju, dla całego narodu, który łączy różnych ludzi jedną ideą. Proszę Państwa, chciałem też powiedzieć, że dla mnie zaszczytem jest, że otrzymuję tę nagrodę też z rąk Pana Prezesa. Znam jego działalność ostatnich lat z mediów, ale dla mnie to jest wzór urzędu i urzędnika. Bo dla mnie urzędnik spełnia takie dwie role. Po pierwsze, jest strażnikiem zasad, a po drugie, działa w sprawie, czyli o coś musi chodzić, czy musi służyć ludziom. To tak jak sędzia na boisku. Jest strażnikiem zasad, czyli sprawia, że wszyscy mają te same warunki do gry i pomaga zawodnikom grać. Drugim alternatywnym rozwiązaniem jest to, że urzędnik jest w interesie czyimś. A ja uważam, że prawo nie jest wymówką do tego, że nie da się, nie można. Jest podstawą do tego, żeby pomóc innym się zorganizować i działać. Ta nagroda ma dla mnie jeszcze jeden taki magiczny charakter. Ona się wpisuje w taki proces mojej przemiany wewnętrznej. I chciałbym Państwu dzisiaj zdradzić, że się na nowo zakochałem. A ta moja nowa miłość to są urzędnicy. Chciałem więc dzisiaj wyznać po latach moją miłość do urzędników.
Proszę Państwa, zacznę od tego, że niewątpliwie przez lata nauczyłem się słuchać. Nie da się, nie można, nie wolno. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Szlachetna Paczka jest projektem oboksystemowym, który zbudowany był przez wszystkie te lata praktycznie tylko i wyłącznie na siłach obywatelskich, bez jakiegokolwiek wsparcia, prawie bez żadnego wsparcia. Ponieważ nie da się, nie można, do niczego to nie prowadzi. Jakoś to przeżywałem przez te lata, aczkolwiek ponieważ jestem w sprawie i wierzyłem, że takie porozumienie obywateli jest czymś wartościowym, jestem tu, gdzie jestem. Dziś jednak chciałbym powiedzieć, że kocham urzędników. Nie wiem, czy są dobrymi, czy złymi ludźmi, ale wiem jedno. Po wielu przemyśleniach, i to naprawdę głębokich, odkryłem, że osoba, która pracuje w urzędzie, ma ogromny potencjał. Ma w rękach dwie rzeczy, których brakuje wielu innym obywatelom tego kraju. Ma w rękach zasady i ma w rękach potencjał, możliwości, który może zarządzać, na przykład budżety. To są kosmiczne możliwości. To jest zupełnie inne podejście do bycia na urzędzie. Można dzięki jednemu i drugiemu zmieniać ten świat na lepsze, a nie tylko sprawować swój urząd. I ja to dostrzegłem w urzędnikach. I ja to chciałem dzisiaj im powiedzieć, że mają kosmiczne możliwości, że my możemy żyć w innym kraju, że ten kraj może być lepszy, że powinniśmy na tym być skoncentrowani, że Polska to nie kraj interesów, koalicji, ale to miejsce, gdzie powinny być ważne sprawy. Rzeczy, które nas wszystkich łączą, powinny być pierwsze. Proszę Państwa, naprawdę robię to ze szczerego serca, wyznaję tę miłość. I ta moja przemiana, bo to jest przemiana, ona trwa od roku. Wcześniej było mi bardzo trudno. Zaowocowała tym, że na przykład od Niedzieli Palmowej będę głosił rekolekcje dla urzędników w Krakowie. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie.